zaczęliście grać? I teraz ja zacząłem grać, jak miałem 6 lat w piłkę, tak już w klubie jakimś. No a do tej pory tak naprawdę gram w piłkę i próbuję swoich sił tak naprawdę już w dorosłej piłce. Czyli jak miałem 6 lat. Ty ile masz? 5. No to też już możesz zacząć powoli, wiesz, takie maluchy tak naprawdę możecie zacząć. Bo najlepiej jak najwcześniej zacząć, to nie ma problemu, co nie? Czy jesteście pewni siebie, jak będziecie grać z Ukrainą? Tak, ja wezmę teraz. I mikrofon, tak? Każdy jest, mi się wydaje, z zawodników, którzy są obecnie na zgrupowaniu, pewny siebie, bo tak naprawdę pewność siebie może tylko nas doprowadzić do zwycięstwa. I na tym się zaczyna. Ty jak wychodzisz na boisko, jesteś pewny siebie? Tak. Ale Urugwaj był niegrzeczny! Kto był niegrzeczny? Urugwaj! No ale to już zapomnijmy, to już są tak naprawdę stare czasy i nie ma co myśleć tak naprawdę. Czy dogadujecie się w meczach? Tak, myślę, że raczej z tym nie ma problemu, że tak samo ja, jak i Bartek dogadujemy się z innymi chłopakami i nie ma raczej problemu. Bartek, chcesz odpowiedzieć coś na to pytanie? Czy dogadujemy się między sobą? Tak, bardzo fajnie, wszyscy chłopacy są bardzo otwarci i gramy w piłkę, więc się tym cieszymy, to jest zabawa dla nas, dlatego jesteśmy bardzo szczęśliwi. Jak grałeś w piłkę? Jak grałem w piłkę? Piłka to jest naprawdę świetna zabawa i od kiedy byłem mały starałem się i na podwórku i na treningach cały czas być z piłką i naprawdę to mi pomogło poznać wielu kolegów, nawiązać wiele znajomości i naprawdę to jest wspaniały sposób, żeby dojrzewać, tak. A ty od kiedy grasz w piłkę? A 5 lat. Jak miałeś 5 lat? Tak? I jakie jest twoje marzenie? Chciałbyś być piłkarzem? Tak. A ile masz lat, powiedz? 5. I od 5 lat grasz?